zdobyci z niepamięci, bohaterscy, choć wyklęci. Teraz dumą z ojczyzny, za swym czynem odznaczeni. Polscy żołnierze, więc złomni, niezwyciężeni, z niepamięci, bohaterscy, choć wyklęci. Teraz dumą z ojczyzny, za swe czyny odznaczeni. Polscy żołnierze, niezłomni, niezwyciężeni. No właśnie weszłam. Sama się siebie pytam. Gdzie ja popełniłam błąd? Dobra, dobra. To ja powinnam być teraz w Krakowie i relacjonować premierę filmu, a nie ty, mój drogi. W więzieniu, Merak. Przepraszam, muszę kończyć. Na razie. Możesz mi powiedzieć, jak to się stało, że tutaj jestem? Robimy relacje z otwarcia wystawy, tak? Co tu relacjonować? Ludzie przychodzą, wychodzą i oglądają. Ale ty nie mówisz serio. Oczywiście widziałam automat z napojami. Chcesz coś? Tak, poproszę wodę. Poczekaj, dam ci pieniądze. Żołnierze niezłomni. Jeszcze tylko na monetach ich brakowało. Niezłomni. Wyklęci, walnięci. Po prostu nie rozumiem, skąd ta cała akcja i zajazd na niezłomnych. Jakby większych problemów teraz nie było. Wyklęci nie są problemem. Są świadectwem. Aha, a... Ale masz taką dużą łatwość opowiadania się na tematy, o których nie masz pojęcia. Zdajesz sobie w ogóle sprawę, gdzie jesteśmy? Tak. Zdaję sobie sprawę z tego, gdzie mnie nie ma. Nie ma mnie w Krakowie i to mnie najbardziej martwi. To ja ci teraz powiem. W miejscu, gdzie teraz stoisz, 70 lat temu stał mój pradziadek Henek. No i co ty robił? Był oskarżony. Coś przeskrobał? Nic nie przeskrobał. Był żołnierzem i był sądzony o zdradę. Nie wiedziałam.
żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie, mordowani zdradziecko, zakupywani w bezimiennych mogiłach, nazywani zaplutymi karłami reakcji. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko zdaje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Za carskich czasów, wiemy to sami, byliśmy zwani wciąż bandytami. Każdy, kto Polskę ukochał szczerze, kto pragnął zostać przy polskiej wierze, i wstrętnym było carskie koryto, był miateżnikiem, polskim bandytą. O Boże, chciałbym zapytać Ciebie, jakich Polaków najwięcej w niebie, płaszczem ich chwały, blaskiem ukryci. Są tutaj wszyscy polscy bandyci. Dlatego proszę Cię, wielki Boże, usłysz wołanie moje w pokorze. Ocal ojczyznę przed łachudrami, a kim są oni, też wiedzą sami. Panie generale, pisze w dobrej wierze.
Gdy zakończyła się II wojna światowa, Polska nie odzyskała pełnej niepodległości. W kraju rządzili bezwzględnie nowi okupanci radzieccy. Poprzez przywiezione z Moskwy władze, bezgranicznie posłuszne Stalinowi. Polscy patrioci byli partyzanci Armii Krajowej. Ludzie sprzeciwiający się komunistom byli wtrącani do więzień, wywożeni do sowieckich łagrów. Wreszcie, jakże często skrytobójczo mordowani w katowniach urzędów bezpieczeństwa. Dla wielu Polaków jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji była ucieczka do lasu i podjęcie na nowo walki partyzanckiej z nowymi okupantami spod znaku Czerwonej Gwiazdy. To byli właśnie owi żołnierze niezłomni, o których dzisiaj mówimy. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść. Wznawiam posiedzenie. Towarzyszu prokuratorze. Oskarżam Henryka Zagórskiego o udział w zbrodniczych akcjach przeciwko legalnie wybranym organom władzy ludowej i zdrady ojczyzny. Oskarżenie wnosi o najwyższy wymiar kary, dodatkowo na niekorzyść oskarżonego przemawia brak współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa oraz zatajenie miejsca pobytu pozostałej reszty bandyckiego oddziału partyzanckiego. Dziękuję. Co oskarżony ma do powiedzenia w tej sprawie? Czy oskarżony przyznaje się do winy? Jeżeli walka o wolną Polskę to wina, to tak, jestem winny. Uznaję oskarżonego Henryka Zagórskiego, urodzonego 12 marca 1917 roku, za winnego. Skazuję oskarżonego na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych i pozbawienia wszelkich stopni wojskowych. I strój za strojem zmienia świat, wiruje w tańcu swym, a my z nim. Lecz on pamięta tamte dni i w sercu iskra mu się tli, tamtego ognia żar dostałam dar. Przychodzi w podłogę, uderzał za coś, tu mi krzyk. Zmęczone dłonie
siłom złym. Wyrywam mu zęby kradł, jego marzenia ktoś mu skradł. Zawrzała we mnie krew, pozostał gniew. Tysięcy walczących, przypomnijmy choć kilka postaci. Zygmunt Szendziarz, pseudonim Łupaszka, walczący z wrogami Polski od 1939 do 1948 roku, skazany na 18-krotną karę śmierci. Do dziś nie znamy miejsca ukrycia jego szczątków. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, bohater Lubelszczyzny, cichociemny, wsławił się największą ilością walk stoczonych z Niemcami. Po wojnie walczył z nowymi porządkami wprowadzanymi przez komunistów. Stracony w 1949 roku. Rotmistrz Witold Pilecki. W czasie wojny dobrowolnie trafił do obozu Auschwitz, aby pokazać relacje o tym, co tam naprawdę się dzieje. Z obozu udało mu się uciec. Potem walczył z Niemcami m.in. w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie 15 maja 1948 roku został skazany na śmierć przez komunistyczne władze. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim poprzez strzał w tył głowy. Józef Kuraś, pseudonim Ogień, bohater Podhala, postrach komunistów, który podtrzymywał nadzieję Polaków na prawdziwe odzyskanie niepodległości. Zginął zdradziecko, zamordowany w 1947 roku. 20 lipca 1946 roku do gdańskiego więzienia przy ulicy Kurkowej przywieziono więźnia specjalnego i przydzielono mu osobną celę w pawilonie dla więźniów politycznych. Niezwykłe było to, że więzień specjalny był 18-letnią, szczupłą, ładną dziewczyną, sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, która po 13 dniach haniebnych tortur została skazana na śmierć. Przebywała samotnie w celi, czekając na wykonanie wyroku. Żoliborz, ochota, wola, żalną po schodkach dół. Dziewczęta spod parasola, żołnierz włożyły strój, błękitna chustka marzeniem, koszyku granaty dwa.
wybuchła granat i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, weź mi łatwiej Filipinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Żołnierze wyklęci, oszukani, porzuceni, nieugięci, pozbawieni swoich domów, swojej ziemi, poszli walczyć, żeby zginąć albo zmienić. Lecz ich los dawno sprzedano potajemnie, razem z tymi wrzuconymi w owcą ziemię, razem z całą konspiracją i narodem oddał aneks podpisany mimochodem. Ich zasługi przekreślono polityką i oddano ich kupnym najemnikom, żeby zwłoki najlepszych obrońców rozrzucili pochańbnie gdzieś na słońcu. Oto słońce nazwano zwycięstwem, a karłami to, co było męstwem. I rozsiano kości ofiar różnych nacji na pożywkę powojennej demokracji. Ci, którzy przeżyli i wyszli po latach z więzień,
byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Nie mogli znaleźć pracy. Ich dzieci były prześladowane w szkołach i określane jako dzieci bandytów. Żyli tak, skazani na zapomnienie aż do niedawna. Szczęśliwie komunizm w naszym kraju upadł. Polska zaczęła przypominać sobie o swoich bohaterach. Dziś mamy okazję, aby uczcić wszystkich żołnierzy niezłomnych. Wśród nich oddać hołd ostatnim żyjącym. Cześć i chwała bohaterom! Żal, co przygniata cię z czarnej nocy pełnej łez, nawet bez nadziei złej podniesiesz się. Choćbyś już kamieniem był, choćbyś wątpił albo pił, choćbyś całkiem był na dnie, podniesiesz się. Znieś serce nad złom.